uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych zainteresowani kontynuacją nauki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej odwiedzili jej pracownie i laboratoria. Dni otwarte na uczelni to doskonała okazja dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, by utwierdzić się w przekonaniu, że chcą na niej studiować. Poznać zaplecze dydaktyczne od środka, przyjrzeć się zasadom obowiązującym przy rekrutacji. Znakomitym źródłem informacji są też sami studenci. Jestem studentem drugiego roku pedagogiki na specjalności wczesnoszkolnej oraz pedagogice osób starszych. Uczelnia nie żałuje nam pieniędzy na różnego rodzaju wyjazdy edukacyjne. Mieliśmy już okazję w tym roku być na 4 wyjazdach edukacyjnych, konferencjach związanych z nowoczesnymi metodami nauczania. Posiadamy salę do zajęć animacyjnych, która jest wyposażona w sprzęt muzyczny różnego rodzaju oraz przyrządy do prowadzenia zajęć animacyjnych dla dzieci. Jest to bardzo przydatne w pracy pedagoga. Kolejną taką rzeczą jest to, że zainwestowaliśmy w klocki Lego. Niezwykłe klocki Lego do zabawy, tylko są to klocki Lego Education, za pomocą których jesteśmy w stanie nauczyć dzieci matematyki, języka polskiego, wszystkich języków obcych, za pomocą których dzieci pobudzają swoją sensorykę, motorykę, a przede wszystkim pamięć i wyobraźnię. Jestem studentem trzeciego roku ratownictwa medycznego. Mamy bardzo dobrą i nowoczesną bazę dydaktyczną. Wykładowcy przeważnie, którzy prowadzą wykłady, nie tylko wykładają, ale również pracują w zawodzie, więc można też dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy z tej praktycznej strony. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, jak twierdzą jej przedstawiciele, nie ma się czego wstydzić. U nas naprawdę laboratoria, pracownie są wyposażone świetnie. Nie trzeba jechać do Warszawy czy do Krakowa, żeby kształcić się naprawdę na wysokim poziomie. Dodatkowo my stawiamy na studentów, czyli wysokie stypendia, szczególnie naukowe, to z tego słyniemy. Tak naprawdę u nas studenci poza nauką też mają mnóstwo, powiedziałbym, rzeczy ciekawych do robienia. Mamy siłownię, mamy świetnie rozbudowany program Erasmus, współpracujemy z mnóstwem państw uczelni wyższych. Jesteśmy uczelnią, która współpracuje ściśle z przedsiębiorstwami w regionie, w całym regionie. My tak naprawdę kształcimy stricte ludzi pod konkretny zawód w danym regionie w Polsce, więc u nas absolwenci, kończąc nasze uczelnie, zdecydowanie mogą powiedzieć, że będziemy mieli pracę. Suwalczanie podczas dni otwartych mieli też możliwość przyjrzeć się aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy, ponieważ odbyły się w połączeniu z targami pracy.